walczyć razem o zwycięstwo. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w tych wyborach będę popierał Arkadiusza Wiśniewskiego na prezydenta miasta Opola z dwóch powodów. Otóż po pierwsze, Szanowni Państwo, grozi Opolu albo Garbowski, albo Jarmuziewicz, czyli dżuma i cholera. W związku z tym ktoś musiał wykonać krok do tyłu, żeby wywalczyć lepszą przyszłość dla naszego miasta i w związku z tym postanowiłem zrobić taki krok. To po pierwsze, ale druga moja motywacja jest, myślę, ważniejsza. To znaczy, Arkadiusz Wiśniewski jest osobą, która udowodniła, że potrafi, ściągać inwestorów do naszego miasta, tworzyć nowe miejsca pracy. I to jest wizja Opola, która koresponduje z tym, o czym ja zawsze mówiłem, o czym ja zawsze marzyłem. I to jest drugi powód, dla którego, drugi główny powód, dla którego będę popierał Arkadiusza Wiśniewskiego. Otóż, Szanowni Państwo, w tych wyborach będziemy, mieszkańcy Opola dokonają de facto wyboru pomiędzy tym, jakie Opole ma być. Czy Opole będzie miastem działania, czy Opole będzie miastem gadania. Uosobieniem miasta działania jest właśnie Arkadiusz Wiśniewski, który stworzył w Opolu ponad 1000 miejsc pracy i może tą wizję konsekwentnie kontynuować. Tak, aby między innymi moi rówieśnicy nie musieli z tego miasta wyjeżdżać. Natomiast uosobieniem gadania jest pan Jarmuziewicz, pan Garbowski, którzy wiele obiecywali, a niewiele do tego miasta zrobili. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie. Opole potrzebuje zdecydowanego gospodarza, menedżera, który nie będzie bał się trudnych decyzji, menedżera, który będzie umiał podejmować skuteczne, dobre dla miasta decyzje. Opole potrzebuje takiej osoby, która z całym zaangażowaniem, z całą swoją siłą, całym swoim doświadczeniem będzie pracowała na rzecz jego mieszkańców.